Dzień dobry. Witam wszystkich. Nazywam się Piotr Stawirej i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być profesjonalistą, jak to się wiąże z pisaniem czystego kodu. Poruszymy parę kwestii odnośnie jak ma wyglądać pisanie, jakie są zasady do czystego kodu. Uważam, że czysty kod powinien być pisany jak książka. Postaram wam się to przedstawić. Jako, że jestem wielkim przeciwnikiem cargo kultu, czyli robimy wszystko po coś, nie robimy tego po to, żeby dla samej sztuki, porozmawiamy sobie, jaką to naprawdę ma wartość i po co nam to wszystko potrzebne. Zaczynając, po co w ogóle powinniśmy się zajmować tym tematem? Ktoś kojarzy to zdjęcie? Tak, w 1986 roku w 73 sekundzie nastąpił wybuch i wszyscy zginęli. Życie. Koniec. Co do tego sprowadziło? To była wielka tragedia, która spowodowała, że na 32 miesiące zamrożono wszystkie loty wahadłowców. Komisja Rogersa, która sprawdzała, co się wydarzyło, znalazła następujące przyczyny. Inżynierowie zgłaszali problem, że może lepiej w zimie albo podczas zimnych nocy nie startować tymi wahadłowcami, bo coś może się stać. Menadżerowie wyższego poziomu byli świadomi, że coś mamy nie tak z tymi silnikami, ale nie wiemy co. Informacja ta została zupełnie nieprzekazana do osób decyzyjnych. Wszystko było tak robione, jakbyśmy teraz powiedzieli, po amatorsku. Inżynierowie nie wstawili się za swoimi projektami walcząc. Słyszałem, że menadżer powiedział do inżyniera, no teraz to musisz myśleć jak menadżer, patrz jak menadżer, nie jak deweloper. Musisz widzieć większy obraz, tak? I zobaczcie te wszystkie czynniki, to podejście amatorskie, niejasne przekazywanie informacji, nie wstawienie się za tym, że wiemy, że coś jest nie tak i nie bierzemy za to odpowiedzialności, tylko a nuż się uda, powoduje, że ludzie giną. Dlaczego taki drastyczny początek? Ponieważ nie wszyscy może pracujemy z systemami czasu rzeczywistego w jakichś elektrowniach atomowych przy wahadłowcach, ale pracujemy z różnym rodzajem oprogramowania, tworzymy je. Jak to się przekłada, takie podejście do naszej pracy i codzienności? Kto kojarzy ten wykres? Bardzo dobrze, czyli tutaj jest wykres książki Roberta C. Martina, Clean Code Uncle Bob. Jak było na jednym z pierwszych wykładów, część osób już zna tę książkę. Moja osobista rekomendacja, jeżeli ktoś chce się zajmować oprogramowaniem na poważnie, pierwsze 10 rozdziałów do przeczytania w najbliższe 2 dni, jeżeli jeszcze tego nie zrobił. Jak zaczynamy sobie nowy projekt, to tutaj na osi Y mamy produktywność, tutaj czas. Tu jest fajnie, tak, zaczynamy sobie nowy projekt, tym razem zrobimy wszystko dobrze i bardzo szybko dodajemy nowe funkcjonalności. I tutaj wszyscy się cieszą, nowa funkcjonalność powstaje w ciągu kilku godzin, następna, ale co się dzieje z czasem? Z czasem zaczyna nam tutaj asymptotycznie produktywność dążyć do zera i tutaj na końcu co jest? Projekt umiera. Firma nie zarabia, nie mamy pieniędzy, my nie dostajemy bonusów ani wypłaty. Są przypadki, że niedostarczenie produktu do klienta spowodowało, że firma się zamknęła po prostu. Co się dzieje, że nie potrafimy na przykład utrzymać tej całej produktywności na poziomie 80% cały czas? No, wprowadzamy bałagan do naszego kodu, bo menadżerzy nas cisną, bo czasy deadline nas goni. Musimy szybko produkować, tak? I widzimy, to jest krótkowzroczność, ponieważ to, że mamy pozorną prędkość w pierwszych tygodniach, powoduje, że w następnych miesiącach, w następnych tygodniach bardzo spowalniamy. Pracuję z systemami, które działają od 15-20 lat. Niektóre z nich bardzo ciężko już utrzymać, wprowadzić jakąś nową funkcjonalność, zmienić coś, bez obawy, że nagle wybuchnie, że nic nie wybuchnie, nic się nie stanie. Z punktu widzenia menadżera wygląda to tak, że jeżeli projekt idzie wolno, dostarczamy coraz wolniej jakąś funkcjonalność, wprowadzamy błędy, deadline nas goni, to on mówi, może sobie dorzucimy więcej ludzi. To zadziała tylko w przypadku, jeżeli ludzie, którzy dojdą do projektu, są ekspertami, znają się na tym projekcie, będą mogli być bardzo szybko wdrożeni, ponieważ jakoś są z tym powiązani.
i rzeczywiście przyniosą wartość do projektu i coś będzie można przyspieszyć, ale w większości tracimy czas na wyszkolenie tych ludzi. Oni nie są w ogóle zaznajomieni z tym systemem, nie znają różnych meandrów, łatwo mogą wprowadzić jakiś błąd. My też spędzamy czas, bo musimy usiąść z nimi, czyli de facto spowalnia nas to coraz bardziej. Rola menadżerów jest taka, że oni mają w swoim job description, że mają rozmawiać z klientem, pilnować deadline'ów, pilnować, żeby praca szła płynnie, produktywność była utrzymana, dostarczane nowe funkcjonalności i nie powinniśmy im w ogóle być o to za złe, czy zwalać na nich winy, że coś nam nie idzie. Może to jest jakieś szokujące, co teraz mówię, bo dobrze sobie zawsze znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego, ale menadżerzy też żądają od nas prawdy. Jeżeli wiemy, że coś pójdzie nie tak, że coś może się zdarzyć, musimy wziąć odpowiedzialność za to, zachować się jak profesjonalista i powiedzieć o tym menadżerowi tak szybko, jak to możliwe. Mówię, ich specyfika pracy jest taka, że oni muszą pilnować tych deadline'ów, muszą pilnować, jak praca idzie, i to jest naturalne. Z naszej perspektywy zauważyłem trochę inaczej. Klienci nie są technicznymi ludźmi. Niektórzy menadżerowie są, ponieważ wywodzą się też ze ścieżki technologicznej, ale nie wszystkiej. I oni pytają nas, jak coś zrobić. Oni mają ogólną koncepcję, co chcą osiągnąć. My jako techniczni ludzie musimy powiedzieć im, jak coś osiągnąć, my wiemy. I nie generujmy bałaganu w kodzie, ponieważ powinniśmy być świadomi, że pierwsze jakieś szybkie dostarczanie brudnej funkcjonalności, tak zwany protoduction, tak, prototyp lądujący na produkcji, znamy, tak? Bo już tak, jak działa, to dopiszmy resztę do tego, tak? To kiedyś się w przyszłości zmieni. Nie, to nie jest to tak ma nie działać. Bierzemy odpowiedzialność za to, nie dostarczamy, ponieważ mówię, jeżeli pracuje się z oprogramowaniem, które działa 15 lat, to za pół roku sam nie będziesz wiedział, jak cokolwiek w tamtym systemie zmienić. I musimy dawać informację zwrotną i odzywać się, jeżeli widzimy, że coś może pójść nie tak. Jeżeli mamy deadline miesiąc, a widzimy, że zajmie nam to 3 miesiące, to odezwijmy się i powiedzmy o tym jak najszybciej. Dzięki temu po pierwsze zyskujemy i wyglądamy jako profesjonaliści, bo jesteśmy proaktywni. Po drugie menadżer ma czas porozmawiać z klientem i zawsze da się przesunąć jakiś scope, uciąć scope, może coś mniej dostarczymy, co jest teraz pilnego dla klienta, albo wydłużyć deadline. A jeżeli będziemy z tym wszystkim czekać do ostatnich 2 dni i przyjdziemy i no kurde, chyba nie zdążymy. I menadżer powie, no to teraz mi mówisz, to czyja to jest wina? No nasza to jest wina. Więc ciężko to może przyznać dla niektórych, ale generowanie bałaganu i generowanie problemów, które powodują, że produktywność nam spada i nie możemy jej utrzymać na wysokim poziomie przez cały czas życia projektu, to jest nasza wina. To nie jest wina menadżerów, wina klientów, nikogo innego, tylko nasza i naszego amatorskiego podejścia. Więc trzeba sobie uzmysłowić. Zobaczcie, jak powiedziałem na pierwszym slajdzie z katastrofą Challengera, tak? Jeżeli ci inżynierowie by poszli i wzięli odpowiedzialność i mówili, że nie, że oni się totalnie nie zgadzają na to, że wystarczy, albo poszli wyżej, menadżerowie niższego szczebla nie myśleliby, że może się uda, tylko że są jakieś pewne problemy, tu chodzi o ludzkie życie, to wstrzymajmy to całe i ten, to astronauci by do tej pory żyli, tak? Prawdopodobnie. Jesteśmy wojownikami o kod. Tak jak menadżer walczy o swoje deadline, o termin, o dostarczenie pracy, tak my powinniśmy walczyć o kod. I nie ma czegoś takiego, że menadżer mówi, teraz przykłady z życia wzięte, więc to nie są jakieś wymyślone moje rzeczy, staram się podzielić swoim doświadczeniem. Przychodzi, że musi być skończona jakaś funkcjonalność na jutro. A ja wiem, że mi zajmie to doprowadzenie do stanu, który będzie używalny, do stanu, który będzie łatwy do utrzymywania przez moich kolegów, i nie będę generował w nich frustracji ani w sobie za pół roku, kiedy wrócę do tego kodu, zajmie na przykład 3 dni. Więc ja się po prostu na to nie zgadzam. I mówię, że za 3 dni ją dostarczę, ponieważ chcemy mieć to zrobione dobrze i żadne naciski nie wywołają. Sytuacja, kiedy to jest pilne i biznesowo ważne dla klienta, że musi być dostarczane, wtedy świadomie mówimy dobrze. Puszczamy to na produkcję, ale w następnym sprincie ja rezerwuję sobie 3 dni na refaktoryzację i doprowadzenie tego do stanu porządnego, tak żeby to było zrobione. Zaciągamy świadomie dług techniczny
i będziemy go spłacać. A nie tak, dobrze, ktoś to może kiedyś naprawi, ja tam sobie dopiszę tudu, jak ktoś sprawdzi, to tam na pewno to wtedy poprawi. Nie, to nie jest profesjonalne zachowanie, tak? Staramy się wszystko, brać za wszystko odpowiedzialność. Jeżeli nie, jeżeli to jest krytyczna sytuacja i nie możemy sobie pozwolić, żeby to weszło za 3 dni, to świadomie zaciągnijmy ten dług techniczny i świadomie go poświęćmy, czas zarezerwujmy, jasno powiedzieć na następnym planningu na przykład, jeżeli pracujecie w sprintach, że ja potrzebuję 3 dni na dokończenie tego. I to jest zachowanie profesjonalne, które tylko, na którym zyskacie. Jeszcze nikogo nie znam, kto zostałby zwolniony, bo chciał zrobić coś dobrze. Jeżeli by został zwolniony albo taką historię słyszycie, to może lepiej rzeczywiście, żeby w tej firmie nie pracował. A zwłaszcza ten menadżer, który tak mówi. Czyli dlaczego powinniśmy dbać i interesować się czystym kodem? Ponieważ to przynosi prawdziwą biznesową wartość i prawdziwe pieniądze, z które klient nam płaci, pracodawca nam płaci, jak zrobimy jeszcze to dobrze i będziemy utrzymać wysoką produktywność, to może dostaniemy jeszcze jakiś bonus z tego tytułu. Czyli zachowujmy się, ponieważ to się przekłada na realne pieniądze i na zmniejszenie frustracji u Twoich współpracowników i u Ciebie. Przejdźmy sobie teraz do trochę, no, od podstaw do trochę bardziej może nieoczywistych rzeczy. Nazwy. Wszystko nazywamy. Klasy, funkcje, metody, zmienne, wszystko ma nazwy. To jest przykład z żywego kodu. Co to robi? Plus equals, tak? Ktoś sobie wziął. Plus równa się, idealnie odzwierciedlił, super. I co? Chwila ciszy, tracimy cenne sekundy. Żeby wiedzieć, co ta funkcja robi, musielibyśmy wejść w nią, zobaczyć implementację, przewijać ekran w górę, w dół, zobaczyć kontekst i tracimy sekundy. To się wydaje, że straciliśmy sobie, a tam 4 sekundy, ale w ciągu całego dnia to może iść w minuty. A nie ma nic bardziej przykrego, jak patrzy się, jak ekspert siedzi pół dnia w kodzie i co robi, spróbuje zrozumieć, co to robi, tak? To jest w ogóle depresja. Jakie powinny być nazwy? Znaczące. To powinno się nazywać append. Od razu intencja jest pokazana. Jeżeli nazywamy, robimy krótkie zmienne, jakieś literówki, to znowu tracimy czas. To wszystko jest po to, że nie, przyszedł sobie jakiś człowiek i teraz opowiada, tak będzie wyglądał piękny kod, bo to jest taka sztuka dla sztuki i tak jest pięknie, nie, bo to jest bardzo subiektywna ocena. To nie jest po to, że ma wyglądać pięknie, to jest efekt uboczny. To jest po to, żeby utrzymać wysoką produktywność, żeby ciągle zarabiać pieniądze i żeby klient nas nie odrzucił jako amatorska firma, która nie potrafi niczego dostarczyć, tak? Żeby zmniejszyć frustrację swoich kolegów i wprowadzać szybko nowe funkcjonalności. Jeżeli damy sobie w intencji year of birth, tak, rok urodzenia, w tym momencie, w tym kontekście od razu ta linijka mi mówi, co tu jest, co ta zmienna reprezentuje sobą. Nie muszę myśleć, zyskałem czas. Tak samo używajmy wymawialnych nazw. Jak ja z wami rozmawiam, to nie rozmawiam z wami półsłówkami albo jakimiś krótkimi skrótami, nie używam pojedynczych literek. A jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze zmienne są wymawialne, to jak rozmawiacie ze swoim kolegą, to co, tak rozmawiacie? Get DB PW from CFG file i tu teraz robimy to, a tutaj przekazujesz mu cell EDG stint. Nie, tak nie rozmawiamy, w ogóle nie rozmawiamy. W ten sposób używamy wymawialnych nazw i jak widzicie w ostatnią linijkę, wszystko da się zapisać jak prozę, jak książkę. Get database password from configuration file. Przeczytałem to w języku naturalnym, angielskim, całe zdanie, tak? Nie da się też, to nie jest tak, że nazwy są takie hop, siup, już sobie mam super dobrą nazwę. Nie, czasem zajmuje mi na przykład 3 dni wynalezienie dobrej nazwy, od czego mam kolegów, nie jestem sam, słuchawki na uszach, będę kodował, 8 godzin przeszło, tak? Może chodzimy na herbatę, mam taki problem, jakbyś nazwał, jaką masz nazwę, mam taką funkcjonalność, masz jakieś może lepsze słowo na określenie jej. Albo do kolegi obok się zwróci, ty chodź na chwilę, poświęć mi 2 minutki, masz może jakiś pomysł. I to jest zachowanie, nie bójcie się nikogo pytać, od tego macie kolegów, tak? Nie zamykajmy się też na siebie, tylko rozmawiajmy ze sobą. I wynalezienie dobrej nazwy nie jest też łatwym zadaniem. Czasem trwa czas. Unikajmy mental mappingu. Jak w tym slajdzie mamy ten CNT, Cell Edge Stunt, Get DB PW from CFG file, to my sobie tworzymy
tablicę asocjacyjną w naszej głowie, zupełnie na próżno. Jest tyle rzeczy na świecie, które warto lepiej zapamiętać, niż to, że C to jest counter, EDG to jest edge, a DB to jest database, tak? Jeżeli nazwiemy od razu te zmienne w intencji wymawialną nazwą, to zaoszczędzimy sobie swoją pamięć i nie będziemy musieli sobie tej tablicy zaśmiecać w pamięci i niepotrzebnie jej zupełnie trzymać. Jak rozmawiasz ze swoim kolegą czy koleżanką o tym kodzie, to ty nie używasz tych skrótów i nie mówisz, wymieńmy się teraz tymi tablicami asocjacyjnymi, dobrze, jesteśmy synchronizowani, to teraz możemy rozmawiać, tak? Rozmawiamy sobie w naszym języku naturalnym. Czyli po co sobie w ogóle zaśmiecać, jeżeli coś można od razu zrobić dobrze? Mówimy nie magicznym liczbom, czyli nie rozsiewamy jakichś stringów, literałów po całym kodzie, minus jedynek, bo po pierwsze ktoś na pewno gdzieś kiedyś zapomni znaleźć tej jednej minus jedynki, która też powinna zostać zmieniona. Łamiemy też zasady duplikacji, ponieważ rozsiewamy jakieś to samo znaczące liczby czy stringi. Weźmy je do consta, nazwijmy go też wymawialnie no edge ID. Jest to łatwe do przeczytania, łatwe do znalezienia, jedno miejsce do zmiany jest, tak? Jeżeli sobie dodajemy prefiksy do jakichś zmiennych, to może zastanówmy się chwilę, krok wstecz. Ej, ja tutaj mam jakieś prefiksy, to może to oznaczać, że tu jest jakieś wyższe znaczenie, może te zmienne są jakoś powiązane ze sobą, jakiś kontekst istnieje. Może da się je enkapsulować w jakąś klasę, a nie sobie rozsiewajmy, a potem je potem najlepiej jeszcze przekażmy do jakiejś metody. Mamy metodę z 10 argumentami albo 15, tak? Będę też opowiadał o tym później. Czyli znaczący kontekst, jakieś prefiksy, może istnieć coś, co spowoduje nam enkapsulację tych zmiennych. Tak samo jak nazwy zmiennych, klas, metody, to wszystko się ze sobą wiąże i to wszystko jest te same zasady, czy dla nazwy klas, metod, czy funkcji zmiennych, to są wszędzie te same zasady wymawialne. Używajmy może też wzorców projektowych, jakiejś metody wytwórczej, które nam znowu zawęzi, łatwiej nam pokaże, jak stworzyć obiekt. Czyli jak tutaj mam person from description, John description, od razu mówi, że to tworzy z jakiegoś opisu, to tworzy z jakiegoś pliku. Może konstruktor zwykły nie jest najlepszym rozwiązaniem, a może nawet istnieje lepsze rozwiązanie, jak Fluent Interface, w którym mamy jasno określone też wymawialnie, co tworzymy. Tworzymy osobę z imieniem, z nazwiskiem, z wiekiem. Jeżeli będziemy chcieli obiekt, na którym będziemy pracować i używiemy tylko na przykład imienia i nazwiska, to sobie śmiało pominiemy wiek i tworzymy obiekt jasno, czytelnie i w kontekście, który chcemy. Ponieważ czystość i jasność kodu to jest biznes wszystkich, bo na tym zarabiamy pieniądze. Będę na tym to bardzo podkreślał, ponieważ to nie jest sztuka dla sztuki, to jest po prostu, że ładnie coś wygląda z efektem ubocznym. To chodzi o zmniejszenie frustracji, o utrzymanie wysokiej produktywności, o generowanie nowej funkcjonalności szybko i na stałym poziomie i przynoszeniu wartości w firmach. Jest wiele innych firm, które tak robią i żeby nasza firma się nie dała wyprzedzić, to też musimy mieć dobre praktyki, ponieważ prędzej czy później nas to zaboli, a jeżeli projekty są długoletnie, to zacznie to ludzi frustrować, ludzie nie chcą pracować z takim kodem, przeważnie jeszcze nie ma testów, więc w ogóle jest dramat, ludzie są niezadowoleni, zmieniają pracę, tak? I firma w ogóle tylko na tym traci. Czyli pamiętamy, nazwy wymawialne, intencja, nie tworzymy mental mappingu w głowie, zupełnie to jest niepotrzebne. Funkcje. Reguła jednego ekranu. Czy jeżeli sobie okręcę 27-calowy ekran w pionie i funkcja mi się tam zmieści, to jest super, tak? Nie. Ta reguła kiedy powstała? Czego dotyczy ta reguła jednego ekranu? Konsoli. Tak. Będzie bonus. Tutaj tak? Proszę. Kiedy były terminale VT100 i one miały 80 kolumn i 24 wiersze. Czyli nasza funkcja, jak już znamy historyczne podłoże tej reguły, to nie oznacza, że nam się mieści na naszej plaźmie w salonie, tylko mieści się w 20, oscyluje w około 25 liniach.
także dotyczy kodu testowego. Powiem, że kod do testów i kod produkcyjny niczym się nie różnią. Żeby nie było, że a to jest kod testowy, to tam. Takie same zasady obowiązują. Czyli małe, oscylujemy do około 24 linii. Robi tylko jedną rzecz i robi ją dobrze. Nie łammy single responsibility. Jeżeli widzimy, że mamy dwie oddzielne funkcjonalności, po pierwsze, co może nam to zasugerować, że metoda jest duża, czyli powyżej 30 linii i widzimy, że implementuje się jakieś dwie zupełnie różne funkcjonalności. Czyli refaktorujemy, zamykamy to, enkapsulujemy w dwóch różnych metodach. Jeden poziom abstrakcji. Jak wywołujemy sobie jedną funkcję, wywołujemy sobie drugą funkcję i pod tą drugą funkcją sobie nagle konkatenujemy. A tu będzie teraz ścieżka do pliku tymczasowego, c, dwukropek, get temp file, znowu coś stałe i teraz wywołujemy czwartą funkcję. To nie, nie mieszamy poziomów abstrakcji. Jeżeli wywołujemy funkcja, 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 to tak to ma być zachowane, a jakaś wewnętrzna implementacja, jak nas korci, to sugeruje, że tu powinna być też metoda. Czyli zachowujemy poziom abstrakcji, nie mieszamy jakichś niskopoziomowych rzeczy z wysokopoziomowymi rzeczami. Czy tu mówimy tak? O low-limiter, tak? To będzie później. Nie, tu mówimy o czymś takim, że wywołuje funkcja A, funkcja B, a tutaj nagle temporary file przypisz i tutaj składam sobie ścieżkę konkatenując, a potem funkcja C. Czyli jak wywołujemy na jakimś poziomie same funkcje, to skupmy się, żeby tam były same funkcje. Jeden poziom abstrakcji, a implementacja ukryta w innych miejscach. Argumenty. No w idealnym świecie to byśmy mieli metody i funkcje bez argumentów, byłoby super, ale niestety życie pokazuje, że jest inaczej. Co możemy zrobić? Też jest liczba, wokół której powinniśmy oscylować. Liczba argumentów, wokół której powinniśmy oscylować, to 3. 2? To możemy 2, super. To jak da się wokół 2, to też. Im mniej, tym lepiej. Oczywiście są jakieś wzory matematyczne, świat nie jest idealny ani czarno-biały. Są wzory matematyczne, gdzie są może niepowiązane ze sobą w pierwszym wypadku jakieś liczby, argumenty, które musimy przekazać i tego nie przeskoczymy. Więc zdarzają się takie przypadki, ale skupmy się, żeby może, jak pamiętacie na tym slajdzie z tym istniejącym kontekstem, jeżeli dajemy jakiś prefiks, albo jeżeli tworzymy obiekt i na przykład tworzymy kółko i kółko ma x, y i promień, no to x, y możemy zwinąć już do punktu i już mamy dwa argumenty, więc nie tylko prefiks, ale jeżeli argumenty występują w funkcji, może też są ze sobą jakoś powiązane logicznie i może też damy je zenkapsulować, tak? I zawęzić liczbę argumentów. Też zawsze się zastanawiajcie nad tym. Albo może zamknąć wszystkie, tak zwany object argument i przekazać jeden. Preferujemy wyjątki. Jeżeli ktoś programuje w C++ na urządzenia, gdzie responsywność w czasie rzeczywistym urządzenia jest widoczna i jest bardzo ważna, to wiemy, że obsługa wyjątków w C++ jest bardziej kosztowna niż zwracanie return kodów i tam to ma uzasadniony biznesowy sens. W pozostałych przypadkach, kiedy nie ma czegoś takiego, używajmy wyjątków. Mamy wtedy happy path, szczęśliwą ścieżkę, gdzie widzimy, co robi funkcjonalność pierwsza, druga, trzecia, wszystko zamknięte w ładnym try-catchu i obsługujemy jakąś sytuację wyjątkową. I wtedy nie mamy kaskady if-else'ów, zwracania jakichś return code'ów, bo będziemy mieli taką samą sytuację, jak podczas obsługi nulów. Tak, jeżeli gdzieś ktoś kiedyś nie sprawdzi jakiegoś warunku, nie obsłuży go poprawnie i widzimy to po naszych logach, gdzie są zasiane, pełno jest null pointer exceptionów, tak? Bo ktoś gdzieś kiedyś nie sprawdził nula. To jest ta sama sytuacja z return code'ami. Nie dość, że nam zagwatwa kod, będziemy mieli dużo wcięć, dużo ifów, nie będzie tej szczęśliwej ścieżki, która pokazuje, co autor miał na myśli, jaka jest intencja, tylko po prostu utrudni nam to analizę. Człowiek, który wynalazł nula, zrobił to tylko dlatego, że to było łatwe do zaimplementowania. I potem po jakimś czasie powiedział, że to było jego billion dollar mistake. Co nam przychodzi z pomocą? Przychodzi nam optional. Tutaj dwie uwagi. Jest złą praktyką, jeżeli ładujemy optional do parametrów i są parametry przekazywane w optionalu. Do tego używamy preconditionów tak zwanych. Optional używamy, jeżeli zwracamy wartość z funkcji. Jeżeli to jest lista, to po prostu zwróćmy pustą listę. Jaka jest zaleta zwracania optionala w funkcji, czyli de facto opakowując jakiś obiekt i zwracając go. Ponieważ nasze IDE teraz, jak IntelliJ czy inne,
potrafi wykryć taką sytuację, że pobieramy sobie getem wartość z optionala, a nie sprawdziliśmy funkcją isPresent, czy ta wartość jest obecna w środku. Czyli pojawi nam się warning, a jeżeli byśmy zwracali nula, to tak samo jak z return code'ami, ktoś gdzieś kiedyś zapomni sprawdzić tego warunku. Czyli to nam tylko pomoże, już nawet na poziomie IDE, wychwycić potencjalne null pointer exceptiony. Sekcje w kodzie. Jeżeli piszesz sobie funkcję i sobie tak, a tutaj sobie potrafię napisać jakiś open database, tutaj logika do otwarcia bazy, tutaj jakiś load data from database i tutaj znowu logika. I sobie tak dzielimy naszą funkcję sekcjami, to po pierwsze łamiemy single responsibility, ponieważ mamy dużo różnych odpowiedzialności. Funkcja jest duża, zagmatwana, a jeżeli już potrafiłeś napisać komentarz, czyli dobrze wiesz, co ten blok kodu poniżej robi, jesteś tego świadomy, to nawet nie musisz myśleć, jak się ma twoja metoda nazywać, tylko po prostu cały ten blok zrefaktoruj do tej nazwy, którą dałeś w komentarzu, tak? To jest czyste jeden do jednego, nie musimy myśleć, stworzymy coś, co łatwo jest zrefaktorować, jest to czytelniejsze, zwinęła się ilość linii tego kodu, od razu można łatwo to prześledzić, nie tracimy znowu czasu, tak? Jak wspominam, nie tracimy czasu, nikt się nie frustruje. Ale to nie jest tylko tak, że kod jest dla biznesu ważny i dla pieniędzy, których zarabiamy, i dla innych, i dla kolegów, i dla nas samych w przyszłości. To ma o dziwo też znaczenie dla kompilatorów. Kompilatory są skomplikowanymi, po polsku dopasowywaczami wzorców, pattern matcherami i lubią normalny kod, małe metody, niezmienność i lokalne zmienne, a nie lubią dziwnych, dużych, zmiennego kodu a la spaghetti. Dlaczego? Ponieważ taki kompilator, jak na przykład Java Intent Compiler, on sobie bardzo pięknie potrafi taki ładnie napisany dla nas też dla oka kod zoptymalizować. Jeżeli będziemy mieli dużą metodę ze zmiennością dużą, to temu kompilatorowi jest ciężej znaleźć wszystkie odwołania i on sobie mniej optymalną wersję zrobi, albo w ogóle nieoptymalną, tylko taka, która będzie działała. Jaka jest domyślna wielkość okna w JVM-ie dla funkcji, która ma zostać zinlinowana? 34 bajty. Czyli jeżeli nasza funkcja się nie zmieści po skompilowaniu w 34 bajtach, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie zinlinowana, zostanie podzielona. A jeżeli mamy małe metody, to one zostaną zinlinowane i nasz kod będzie szybszy. Czyli jak widzimy, to się nie tylko przekłada na szybkość naszej pracy, ale to ma także znaczenie, jeżeli pracujemy na maszynie, i to ma znaczenie też dla procesora i dla kompilatora. Na przykład zwykły for, on sobie kompilator bierze, wyciąga pierwszą iterację na podstawie zanalizowania, jak są obsługiwane zmienne, jak wyglądają zmienne lokalne, jak ta pętla, on sobie może rozbić ją na 10 pętli, żeby było szybciej, ale jeżeli mamy jakieś inne odwołania, on tego nie zrobi. Czyli przebrnęliśmy przez funkcję, jedziemy dalej. Komentarze. W 95% uważam, że komentarze są zbędne. I teraz holy war, tak? Pokażę, na końcu powiem też, jak to się ma do tak zwanych company guidelines, o których będę chciał powiedzieć. Jaki jest problem z komentarzami? Komentarze degradują się w czasie. Sprawdziłem to, wziąłem sobie jakiś jeden duży program. W Eclipse jest na przykład JAutoDoc plugin, który potrafi wygenerować komentarze do wszystkich funkcji. Zapuściłem sobie na projekcie i zapuśćcie sobie też na swoich taki plugin w waszych środowiskach i zobaczcie, ile funkcji zostało zaupdate'owanych. Czy to, że brakowało argumentów, czy doszły argumenty, czy nie było w ogóle komentarza do metody. Po prostu skupiamy się na kodzie, nie skupiamy się zupełnie na tym, jak ma być napisany komentarz. Powiem też te 5%, kiedy uważam, że komentarze rzeczywiście mają sens. Nie komentujemy złego kodu. Jeżeli nasz kod wygląda, delikatnie mówiąc, kiepsko, to uciszę swoje sumienie, bo przecież napisałem komentarz, teraz wszystko jasne będzie, nie, następny człowiek się ucieszy, jest wszystko w porządku. Nie. Piszemy kod samowyjaśniający się. Co to jest config get first element? Co to jest config get second element?
muszę wejść do tej metody, sprawdzić implementację, znaleźć może ten plik, z którego on czyta. Pierwszy element to może być nie być pierwszy w pliku, tylko może być zupełnie jakiś inny w środku, odszukać. I co zrobiłem? Straciłem czas, nawet mówiąc tego. Jakby się to nazywało get connection string, get username, to ja od razu widzę intencję i może w tej chwili mnie nie interesuje, jak ten username jest wybierany, bo nie pracuję nad tą funkcjonalnością, ale cały kontekst już mam w głowie od razu i nie straciłem czasu. Nie piszemy tak, że czuję, że powinien być, bo ten kod nie wygląda do końca dobrze. Nie, to jest, podkreślam, nie komentujemy złego kodu, skupmy i zróbmy ten wysiłek, który mamy na tym, żeby napisać kod samowyjaśniający się. Czasem więcej jest komentarza niż kodu. Jeżeli piszemy ładny, czysty kod jak tutaj, to nie wiem, nie liczyłem, ale wygląda, że jest tyle samo albo więcej znaków nawet w tym komentarzu niż w tym całym kodzie. A da się kod w taki sposób pisać. A jeżeli już mamy coś takiego, że dobrze nazwaną zmienną i też sobie robimy do niej Java Doka, to nasz mózg po pewnym czasie zaczyna to skipować. Tak jak zapach w szpitalu, jak pobędziemy, to już nas nie, już go nie czujemy, nie? Bo przywykliśmy, tak przywykniemy po prostu do tych komentarzy i nasz mózg to skipuje i w ogóle nie widzimy. A w plik się rozrasta, bo mamy zupełnie komentarze, które nasz mózg ich nie chwyta. Tak samo jak mamy, że ktoś stworzył coś w tym pliku, albo tu się kończy if, to może to jest już w ogóle jakiś dramat. Ale atrybuty takie, że ktoś stworzył coś zmienione, to nie jest miejsce w kodzie. Do tego są systemy kontroli wersji. Jak ktoś będzie chciał sobie coś tam zmienić, sprawdzić, dlaczego coś zostało, to tam ma być jasna, opisywalna wiadomość, co zostało zmienione, dlaczego. A nie robimy takie atrybutacje w kodzie. I kto coś zmienił? Pytanie. Co robicie, jak spotykacie zakomentowany kod? Tak. A kto z was usuwa? O, to bardzo dobrze, kurczę, miód na moje serce. A kto czyta? I bardzo dobrze. Ja od 4 lat chyba, jak robię, jest zasada Boy Scout Rule, always leave the campground cleaner than you found it, czyli zostawiamy miejsce czystsze niż je zastaliśmy. Jak pracuję nad jakąś funkcją, na koniec sobie jeszcze przeglądam całą klasę, czy coś się da poprawić i jak widzę zakomentowany kod, w ogóle go nie czytam, tylko usuwam. Dlaczego się nie boję? Ponieważ on nie jest nawet skompilowany, więc ja nic nie popsuję. Gdzie jest miejsce jakichkolwiek zmian? W systemie kontroli wersji. Nie boimy się kasowania zakomentowanych kodów. To nie jest miejsce, żeby coś zostawić. To nikt tego nie zmieni, nikt tego nie odkomentuje, nikt tego nie użyje. To nie jest miejsce na to. Nie boimy się zupełnie tego. Tak samo jak jakieś nielokalne informacje do portu, nic nam takie komentarze nie mówią. Albo komentarz zupełnie niepowiązany z danymi, co w ogóle nie można. To jest dowcip, dlatego jasno powiedziałem, że prawdziwi programiści mówią, że ciężko było napisać, ma być ciężko zrozumieć. A ja mówię, ciężko było napisać, dlatego jest łatwo zrozumieć. I taka idea ma nam przyświecać. JavaDoki w niepublicznym kodzie, w tych prywatnych metodach. Może jak się skupimy, że ta metoda będzie, to nie idzie do dokumentacji, to jest wewnętrzna implementacja. To jest zupełnie niepotrzebne, żeby w tym momencie to pisać. Kiedy komentarze są akceptowalne? Jeżeli mamy nagle w kodzie coś nieoczywistego. Ktoś sobie czytał, ładnie, rozumiem i nagle wow, co to jest? Czy to jest błąd? Czy ktoś czegoś nie wiedział jak zrobić? Czy nie zrozumiał? Ten przykład oczywiście można zamknąć w ładną metodę generate race condition albo coś takiego, ale jeżeli mamy jakąś implementację nieoczywistą, rozwiązującą jakiś problem, którego jakiś workaround, coś innego, co jest nieoczywiste dla nas w tej chwili, dajmy tutaj komentarz wyjaśniający intencję. Nigdy nie opisujemy już w komentarzu kodu, jak działa, tylko intencję. Co było intencją? Jeżeli mamy jakieś third party, czyli jakąś bibliotekę zewnętrzną, która zwraca jakieś też dziwne rzeczy, to możemy sobie w jakichś naszych testach uczących albo w czymś opisać, co to tak naprawdę jest za intencja w tym wyniku i co miał autor na myśli. To do. Akceptowalne są tylko, jeżeli robimy sobie jakieś peer review z kolegą i wiemy, że w ciągu dzisiejszego dnia albo jutrzejszego to naprawimy. Jak robimy sobie jakieś peer review kodu. Bo odpalcie sobie wyszukiwankę na waszych codebase'ach i sprawdźcie, ile macie to do'sów, które są rozsiane po całym kodzie. I co? Jak napotykasz to, o kurde, to do, to ja to wezmę, naprawię teraz. Nie, bo przecież to nie było zaplanowane ani projekt, tak? Momencik, mikrofon mam. Będzie. Halo. O kurde. Halo.
Dobrze, proszę. Tak. Zastanawiam się, jakbyś skomentował taką praktykę wrzucania do może nie te to-dosów, co komentowania, na przykład to będzie poprawione w tikecie takim i takim. Może nie tyle mamy system kontroli wersji, możemy to znaleźć tam, ale w drugą stronę, że jak już weźmiemy się za poprawianie tego ticketa, na przykład możemy znaleźć te wszystkie babole łatwo w kodzie, w których miejscach to trzeba na przykład wyczyścić. Ewentualnie jak ktoś to zobaczy, to może sobie odnaleźć ten ticket i wtedy wie, a to jest zaplanowane, czy to tam jest gdzieś głęboko w backlogu. To w takim wypadku ja bym sugerował, żeby nie zostawiać tego miejsca w kodzie, tylko napisać test na ten przypadek, jeżeli to na przykład byłby jakiś bug albo to miejsce, ale tak zdecydowanie wziąć sobie na to ticketa i na przykład na jakimś planningu czy na czymś wrzucić do backlogu i nasz product owner czy coś po prostu spriorytetyzuje. Jeżeli uznamy, że to jest krytyczna sprawa albo dla czystości i mamy na to, możemy poświęcić czas, to w taki sposób byśmy to rozwiązali. Czyli nie zostawiać tego to-dosa, bo nikt go nie sprawdzi, nawet jak napotka, tylko po prostu do żywego backlogu wrzucić i to zostanie wtedy na pewno przejrzane, tak? To w tym momencie, no może tak, też, to można, mówię, opisać dokładnie, w którym momencie, nawet już jak story stworzyć. Dobrze, jadąc dalej. W publicznym API, tak, to ma jak najbardziej sens, dobry komentarz, ponieważ jak sami bierzemy bibliotekę jakąś zewnętrzną, to nie czytamy implementacji JUnita, jak tam ktoś coś zaimplementował, tylko bierzemy metodę i chcemy zobaczyć, jak ona działa, czytając dokumentację. I nie wgłębiając się w jakieś tam meandry implementacyjne, tylko chcemy czytać dokumentację frameworka i używać go i zrozumieć go. Więc tak, na przykład Java Docu jest generowana dokumentacja i to ma jak największy sens. Formatowanie. Jeżeli nasza klasa ma 3000 pionowe, czyli wielkość linii w klasie, powinna być oscylować od 200 do 500. Jeżeli mamy w klasę, która ma 3000 linii, to znaczy, że co? Coś jest nie tak. Prawdopodobnie gwałcimy zasadę single responsibility, tak? Weźcie sobie wasze klasy, które pracują na przykład z dostępem do bazy danych, wylistujcie sobie metody. Jeżeli macie metody, które mają w nazwie write, read i nie daj Boże jeszcze coś jeszcze, to oznacza, że mamy trzy różne funkcjonalności, czyli dzielmy na ścieżkę zapisową, ścieżkę odczytową, jakąś inną funkcjonalność. Nazwy przeanalizowane w klasie od razu wam mogą zasugerować, czy my mamy też wszystko w jednej odpowiedzialności. Horyzontalna długość, czyli około 135 znaków na wiersz, żeby oscylowało. Nie róbmy też jakichś tak zwanych wraków pociągu, czyli metoda, kropka, metoda, kropka, metoda, kropka, metoda. Rozbicie tego to jest tylko ukrywaniem problemu, łatwiej się może debuguje. Rozwiązaniem jest prawo Demeter. Jeżeli sobie przeczytacie oficjalną definicję, to ona może tak od razu nie zaskoczyć. Ta zasada jest bardzo prosta. Nie rozmawiamy z nieznajomymi. O co chodzi? Jeżeli mamy zmienną lokalną, jakiś member klasy albo zmienną lokalną, to możemy sobie wywoływać metody na tych zmiennych. Możemy sobie wywoływać nasze prywatne metody, bo są nasze, my je znamy. Możemy sobie także wywołać metodę każdego argumentu, który do nas przyszedł, bo to jest nasz argument, on został nam przekazany. Ale już tego, co zwrócił ten argument, ta metoda, już tego nie możemy. Dlaczego? Ponieważ stracimy zyski, które daje nam prawo Demeter. Po pierwsze, zaprojektowane klasy w ten sposób udowodnione jest, że mają mniej błędów. Mamy loosely coupling, mamy luźne powiązanie obiektów. Co za tym idzie? Łatwa reużywalność, łatwa testowalność. Oczywiście w życiu są minusy. Minusem jest, że jeżeli potrzebujemy jakąś jeszcze metodę z naszego argumentu, musimy zastanowić się nad designem argumentu, który przekazujemy. Może zamknąć go w jakiś object argument, albo jakieś inne, albo rzeczywiście nasza logika może nie wymaga tego argumentu, tylko przekazania innego. Czyli to jest, żeby łatwiej było testowalne, łatwiej reużywalne i łatwiej wykonywalne w innym miejscu kodu. Głównie o testowanie chodzi. I o luźne powiązanie. Granice. Wszyscy znamy taką konstrukcję. Jeżeli występuje ona w jednej funkcji i nie wychodzi poza jej scope, jesteśmy bystrymi ludźmi, wszyscy wiemy, że tu mamy listę samochodów. Ona zniknęła, bo funkcja była krótka, tam 15 linii. Ale taki koncept. Jeżeli byśmy sobie zamiast listy od samochodów stworzyli
listę, która, obiekt, który reprezentuje samochody i zamknęli sobie implementację we wnętrzu naszej klasy, to co zyskujemy? Jeżeli chodzi o pojedynczą metodę, absolutnie nic. Bo to, że nam się tutaj skróci lista wywołań i łatwiej znajdziemy metody powiązane z tą listą, czyli dodaj z marki samochodów, dodaj samochody, to by było w ogóle niewarte zachodu. Przykład czerwony na dole to jest przykład z żywego kodu i to nie jest najgorsza rzecz, którą widziałem. Jeżeli metoda zwraca nam mapę od entry, od stringa, od integera, od listy, od stringa, to sprawdzenie, o co chodzi i czym jest entry od stringa, od integera, czym jest ten integer w ogóle, czym string, to jest koszmar, jeżeli musisz to sprawdzać, analizować i znaleźć w górę, jeszcze nie daj Boże, ta metoda jest używana przez inną metodę, ona dokłada swoje rzeczy i też to zwraca, tak? To w tym miejscu granice mają jak najbardziej sens. Zwiększa się drastycznie czytelność, czyli nie musimy zastanawiać się, co to jest ten integer, co to jest ten char, i jeżeli zmienimy implementację na przykład z array listy na mapę, mamy jeden punkt zmiany, nie musimy biegać po kodzie, szukać i wszędzie zmieniać listy na mapy, mamy znowu jeden punkt zmiany. Czyli tak, jesteśmy bystrzy i w lokalnych funkcjach nie potrzebujemy stosować granic, ale jeżeli nasza funkcja już zwraca listę i ona jest też przekazywana do innej metody, która coś dokłada i zaczyna się generować taki potworek, to jest czerwona lampka w głowie się powinna zapalić i zrefaktorować i założyć granicę. TDD. Dlaczego o clean code nagle pojawił się slajd z TDD? Ponieważ jak chcecie refaktorować kod, który nie ma testów? Co wam da gwarancję, że nic nie zepsujecie? Testy są po to, żeby sprawdzić, czy nie wprowadziliście regresji, nie są do wykrywania błędów. Czyli testy muszą być szybkie. Jak są szybkie, to puszczacie je często, szybko otrzymujecie feedback, czy coś się zepsuło, czy nie. Niezależne. W Rubim jest po prostu jawna metoda. Przyznaj się, że ścieżki twoje testy są słabe, jeżeli jak zmienisz kolejność, to nagle część przestaje działać, a potem znowu zamieniasz działać, to zostawmy tak, jak działa, nie? Nie, test źle przygotowuje dane, test nie sprząta po sobie. Są powtarzalne na laptopie moim, mojego kolegi, na systemie produkcyjnym, na testowym, wszędzie wynik jest taki sam. Self-validating. Kto widział test, który nie ma na końcu asercji? Ja widziałem. No, zielony, prawda? Super. Pisane o czasie. Czyli nie, o kurde, napisałem funkcjonalność, teraz trzeba napisać testy, nie? Będziemy zadowoleni. Nie. Testy oznacza, że nie masz pozwolenia na napisanie ani jednej linijki produkcyjnego kodu, jeżeli nie napisałeś czerwonego testu najpierw. Drugi punkt TDD mówi, czy BDD. Piszemy minimalną ilość kodu produkcyjnego, która wypełnia ten test. Nie jedziemy od razu z całą implementacją. I trzeci krok, o którym ludzie, którzy myślą, że robią TDD, to w ogóle w większości nie pamiętają. Refaktoryzacja. To są trzy kroki w TDD. Piszemy najpierw test, minimalna ilość kodu produkcyjnego i sprawdzić, czy się to da zrefaktorować. Jak mamy test, nie boimy się refaktorować. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu testów. Nieopisywalna nazwa testu. Test 1, taki widziałem. Długie testy, tak? Tak samo na całe 50-100 linii. Jeszcze posiekane asercjami, czyli jakieś parę linijek asercja, parę linijek asercja, parę linijek asercja. Nie, na końcu mają być sprawdzane. Testowanie funkcjonalności spoza scope'u. Czyli jak testuję funkcjonalność A, to przez to, że mi obiekt zwrócił w tym teście funkcjonalność B, to ja sobie nie zabetonuję jej, bo przy okazji moja tam jakieś inne funkcje zwracają jakieś wartości, to też je zaasertujmy. Nie. Dlaczego? One są przecież dobrze otestowane w innych miejscach. Używamy arrange, act, assert albo given when then, czyli sekcje, które sobie przygotowuje test dane, wykonujemy coś i na końcu asertujemy. Tak samo sekcje w kodzie i zakomentowany kod. To się niczym od produkcyjnego nie robi, te same zasady, o których mówiłem. Przykład książkowy z kalkulatorem. Bo nie mogłem pokazać raczej moich produkcyjnych kodów, no to pewnie tajne, ale powiem wam, że produkcyjne kody na prawdziwych rzeczach wyglądają identycznie. Też się dają zamknąć w 15 linijkach i wyglądają w taki sposób napisane. Opisowa nazwa, krótki, jedno miejsce weryfikacji na końcu, given when then approach i testujemy tylko funkcjonalność, którego ten test dotyczy. Nie powtarzamy się. Jeżeli mamy zduplikowane coś, to na pewno ktoś gdzieś kiedyś zapomni znaleźć tą duplikację, nie będzie o niej w ogóle świadomy, że ona istnieje i zmieni w jednym miejscu i może wprowadzić tylko błędy, bo nagle albo nie będzie widział zmiany. Nie duplikujemy.
Kod ma być jak książka. Wszystkie intencje, wszystkie metody mają składać się na jednym poziomie abstrakcji, jasno pokazywać. Generate salary reports, insert to database, send notification to employees. Tak, wszystko jest jasne. Wszystko da się opisać w taki sposób. To tylko trzeba poświęcić czas. Używając wzorców projektowych, są już rzeczy, które są wymyślone. Nie wymyślajmy koła na nowo, tak? Mamy wzorce projektowe, abstrakcje, jak roślinka sobie rośnie, to ona wypuszcza listek, listek, listek. A nasze tworzenie oprogramowania przypomina tak, że ja dodaję oprogramowanie, że ten listek, a ten uciął się i upadł, tak? Bo tak to przypomina. To ma tak nie być. Ma się dodawać, jak roślinka rośnie, tak wzrasta nasze oprogramowanie, nie psując niczego poza tym. Company guidelines. To są przykłady, że na przykład ustaliliśmy sobie w projekcie albo w firmie, że jak mamy pisać testy, że używamy tam na przykład unchecked exception, używamy preconditionów, visibility, czyli domyślnie tworzymy klasę jako private final, żeby ktoś świadomie zwiększył jej akcesor, jeżeli będzie chciał dziedziczyć i zdejmie final, albo na package private, albo na public, jeżeli będzie wymawiane. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ważne jest, żeby kod wyglądał tak samo dla wszystkich oczu. To, że ja się na przykład w 95% nie zgadzam z komentarzami, a żyję z tym, że mam w kodzie, że mam mieć Java doki w prywatnych metodach, bo takie ustaliliśmy na razie reguły. One nie są zamrożone, to nie jest tak, że moja racja jest najmojsza i musi być tak wykonana, to tak nie działa. Po prostu wszystko mierzmy, jak naukowcy. Sprawdźmy przez pewien okres czasu, przez pół roku, jak to się sprawdza, czy to pomaga w utrzymaniu lepszego kodu w naszej produktywności, czy nie, zmienimy to. Czyli ewaluujemy nasze reguły, które ustalamy. Kod ma wyglądać dla oka, tak, z naszego zespołu, że wygląda tak samo, że nikt się ma nie spodziewać, że dlaczego on teraz pisze zupełnie inaczej niż przyjęliśmy, tak? To nie chodzi o moje ego ani, tylko przyjmijmy zasady, bo one mają nam pomóc. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak są jeszcze jakieś pytania, to poproszę po konferencji.